Powiedz mi, jak się czujesz, jak w tej chwili prasa infiltruje twoją rodzinę, przeszłość twojego ojca? No pojawiła się ta dziewczyna, twoja siostra. Ty zareagowałeś dosyć emocjonalnie. A nie masz takiego pomysłu, żeby zareagować tak, jak Doda w momencie, kiedy pomaga Adamowi? Żeby powiedzieć, wiesz co, stara, coś nas łączy, jest w nas kuźwa wspólna krew. Przyjedź. Ale tam nie ma za bardzo w czym pomagać, bo mam wrażenie, że sugerujesz się jakimś z takim bzdur, który jest opisywany. No dlatego chciałam zapytać o źródła. Więc to jest wszystko kłamstwo. Tam... Zdrowia. Mhm. Więc tyle w tym temacie. A jeżeli chodzi o analizę moich rodziców, którzy nie są osobami powrócznymi, są osobami starszymi, to jest jeden z tych mankamentów, o którym zaczęliśmy mówić na dzień dobry. No. Że ja jestem rzeczywiście osobą sławną, natomiast oni nie, w związku z tym chyba powinno się ich oszczędzić, szczególnie, że to są wie, że to nie wyjdzie. Intymne ich sprawy. Nie wyjdzie, kurczę, dzisiaj nie ma żadnych granic. Szczególnie, że twój tata też kandydował, więc poniekąd... Nie wiem, jak będziesz mówił, jeżeli ktoś będzie mówił na temat twojej matki, więc zobaczymy, czy będziesz tak samo się... Mówią, że mój ojciec był bolszewikiem, a moja mama strzelała w Katyniu na przykład, albo że jest Żydówką. Ja już się przyzwyczaiłem, znaczy... Tak. No dobrze, no ale twój tata nie żyje, i z tego, co rozmawialiśmy, to tęsknisz za nim. I pewnie tak jak każdy, każda osoba, która musi się pogodzić ze stratą, myśli sobie, kurczę, ile bym dał, żeby on tutaj teraz był. Doceniłbym go za wiele rzeczy. Oczywiście. Wybaczyłbym on mu wiele rzeczy. On by mnie docenił. Mój ojciec nie musi umierać, żebym go doceniała i wszystko mu wybaczyła. Okej, okay. Ale zadałaś mu takie pytanie, żeby nie drążyć tego, masz rację, że to jest private. Ale miałaś tak, że zadzwoniłaś do niego i powiedziałaś, tata, są jeszcze jakieś niespodzianki, na które mam być gotowa? Nie, ponieważ to nie była żadna niespodzianka. Czy ty wiedziałaś o tej dziewczynie? Oczywiście, to jest wszystko, co czytacie państwo, to jest naprawdę, to jest wierzchołek góry lodowej, a pod spodem jest mnóstwo, jeszcze cała reszta, która jest, która tak naprawdę jest, dosyć istotna. Aha. Tak, wiedziałam. No my jesteśmy rodziną, jakich wiele, no nie jesteśmy idealni, mamy swoje mankamenty, no życie, ale kochamy się bardzo, rozumiemy się bardzo, nie mamy przed sobą tajemnic i mnie nikt nie zbuntuje przeciwko mojemu ojcu, przeciwko mojej matce. Zawsze będę stała po stronie swojej rodziny, tak samo jak oni stoją po mojej stronie.